Najpierw przejrzyjmy rynek nieruchomości, zobaczmy jakieś mieszkania, a potem zobaczymy domy i zdecydujemy. No dobrze, no to wpisz może jakaś agencja nieruchomości. No popatrz, super, bo oni pracują do późnych godzin popołudniowych, nawet wieczornych. A gdzie to? W Silesii, więc dobry mielibyśmy dojazd z pracy. Bardzo blisko, dlatego moglibyśmy właśnie po pracy tam pojechać. No to świetnie. No to już mam jakiś punkt zaczepienia. No dobrze, to tak się umówmy. Okay. Urządzeni radzą. Pamiętaj, że biura nieruchomości zapewniają. Bezpieczeństwo transakcji są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Szybką finalizację transakcji. Pośrednik doskonale wie, jakie dokumenty są potrzebne oraz gdzie je załatwić. Pomocy przy uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości przed jej zakupem. Mówi się, że najtrudniej zrobić pierwszy krok, ale nie dla nich. Dzień dobry Państwu. Widzę, że Państwo oglądacie nasze oferty domów, mieszkań. W czym mogę pomóc? Tak, właśnie wybraliśmy Wasze biuro nieruchomości, bo odpowiadają nam godziny otwarcia. Oboje z żoną pracujemy do późnych godzin popołudniowych. A znaleźliśmy Państwa ofertę w internecie. Stąd dzisiaj nasza wizyta. Dobrze, to w takim razie ja Państwa zaproszę do menedżera. Proszę. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Panią, od kilku lat wynajmujemy mieszkanie. Chcielibyśmy w końcu kupić, zainwestować w własne cztery kąty blisko centrum Katowic, ale w zielonej i spokojnej okolicy. Tak, pracujemy w Katowicach, dlatego bardzo zależy nam na dogodnym dojeździe. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy zastanawialiście się Państwo nad rynkiem, z jakiego ma pochodzić ta nieruchomość? Czy to ma być rynek wtórny, czy rynek pierwotny? A mogłaby nam Pani wytłumaczyć, na czym polega różnica? Oczywiście, już mówię. Rynek pierwotny to są mieszkania sprzedawane bezpośrednio przez dewelopera. To są najczęściej mieszkania w stanie surowym, które Państwo aranżujecie bezpośrednio pod własne potrzeby. No, myślę, że takiego mieszkania właśnie szukalibyśmy, tak? Tak, tak. Ja już mam wizję na super mieszkanie, także myślę, że byłoby to idealne rozwiązanie. To proszę mi powiedzieć w takim razie, bo Państwo mówiliście, że interesuje Was lokalizacja stosunkowo blisko centrum i miejsce, gdzie będzie dużo zieleni. Czy zastanawialiście się Państwo być może nad dzielnicą Brynów? Brynów? Jola tam mieszka. I bardzo sobie chwali tę dzielnicę. Tak, tak. Czy ma Pani może jakieś oferty stamtąd? Oczywiście. Już Państwu pokazuję. Tutaj w naszej gazetce mamy ofertę dewelopera. Oni w chwili obecnej są w trakcie budowy nowego osiedla. I teraz pytanie do Państwa. Czy Państwo chcecie, jesteście w stanie poczekać na mieszkanie? Czy chcielibyście już coś, co jest gotowe? Jesteśmy w gorącej wodzie kąpani. Chcielibyśmy już teraz najlepiej dostać klucze i tam się urządzać. Jesteśmy niecierpliwi. Rozumiem. To w takim razie tylko zostało nam ostatnie mieszkanie i teraz nie wiem też, czy będzie Państwu pasowała ta oferta. Jest to mieszkanie o powierzchni 99 metrów i bardzo fajna opcja, dlatego że to jest mieszkanie dwupoziomowe. Wow! Czyli zbliżona powierzchnia do takiej, którą szukaliśmy. Dokładnie. No to świetnie. W tej nieruchomości jeszcze muszę powiedzieć, jest bardzo fajna opcja, dlatego że to jest open space, czyli macie Państwo otwartą przestrzeń, którą, tak jak właśnie Pan powiedział, możecie sobie dowolnie aranżować. A kiedy możemy zobaczyć to mieszkanie? Wie Pan co, no ponieważ dzisiaj już jest troszeczkę późno, więc dzisiaj już nie ma takiej możliwości, ale jutro możemy się spokojnie umówić. Najlepiej przed południem. Przed południem, może koło godziny 11. A jeszcze w kwestii finansowania tej nieruchomości, proszę mi powiedzieć, czy Państwo już zastanawialiście się nad tym, jak to będzie wyglądało? No, część na pewno nam sfinansują, pomogą nam rodzice, no ale niestety tę drugą część będziemy musieli wziąć na kredyt. Rozumiem. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, to mamy doradcę, który współpracuje z ponad 20 bankami, więc na pewno uda mu się przygotować dla Państwa jakąś atrakcyjną ofertę. To na pewno weźmiemy to pod uwagę. Dobrze, czyli jesteśmy wstępnie umówieni na jutro na godzinę 11. Prosiłabym Państwa o zapoznanie się z treścią umowy pośrednictwa. Proszę powiedzieć, taka umowa coś kosztuje? Nie, podpisanie takiej umowy Państwa nic nie kosztuje, ani do niczego Państwa nie zobowiązuje. Dopiero w momencie, kiedy Państwo będziecie chcieli kupić jakąś nieruchomość z nami, jest spłacane nasze wynagrodzenie. Natomiast w ramach tego wynagrodzenia macie Państwo zagwarantowaną pełną obsługę prawną. Tak więc nie musicie się już później o nic martwić. No czyli co, myślę, że wypełnimy tę umowę, podpiszemy, a jutro 11 oglądamy
Tak jest, na miejscu widzimy się u dewelopera, dokładnie tak. Urządzeni radzą. Pamiętaj, że biura nieruchomości zapewnić Ci mogą współpracę z doradcą finansowym, kredyty hipoteczne na korzystnych warunkach, pomoc przy usługach notarialnych, realizację transakcji wiązanych. Biuro Nieruchomości przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, od znalezienia odpowiedniej nieruchomości do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu. Zapraszam. Wow! Pięknie. Ale duże. Oczywiście, bardzo przestronne i jasne przede wszystkim. Jasne, to jest najważniejsze. No, to jak to? Otku, ale pięknie, naprawdę. Ja już tutaj widzę, tutaj kuchnię, tutaj taki duży, otwarty salon, a na górze po prostu część sypialni, no co? To jest schody okno. Świetnie. Ale fajnie. Cieszę się, że się bardzo podoba. Naprawdę nam się podoba. No i taras, to też jest ważne. Możemy zobaczyć. Słuchaj, tu jest tyle miejsca, że możemy zrobić i łazienkę, i pokój dla dzieci, i jeszcze pokój do pracy. Super. O, a tu walniemy tej szafę. O.